Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą wiersze księdza Jana Twardowskiego, na aktualności nie tracą. W Ostródzie odbył się czwarty turniej piłki nożnej o Puchar Starosty Ostródzkiego z memoriałem imienia Mariusza Kaliszewskiego. Koledzy pamiętają. Gdy zaczynaliśmy turniej 4 lata temu, Mariusz był wśród nas, grał z nami, nie odpuszczał żadnego meczu. No i postanowiliśmy uhonorować go i jego rodzinę tym, że właśnie turniej nazwaliśmy jego imieniem, jego nazwiskiem, bo na pewno jeżeli byłby z nami, to z chęcią brałby udział i na pewno byłby jednym z najlepszych zawodników. Do rozgrywek zgłosiło się 5 drużyn samorządowych z powiatu ostródzkiego. Rywalizacja toczyła się o tytuł najlepszego piłkarza, najlepszej piłkarki, najlepszego bramkarza i króla strzelców. Która drużyna wywalczyła sobie puchar w rywalizacji zespołów opartej na systemie każdy z każdym? Nie trudno się domyślić. I w tym roku była to drużyna najlepsza. Spotkaliśmy się na Orliku przy Liceum Ogólnokształcącym imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie. Warto wspomnieć, że płyta Orlika jest najlepiej utrzymaną płytą w całej Ostródzie. To duża zasługa tutaj panów zajmujących się murawą. Spotkaliśmy się na czwartym samorządowym turnieju piłki nożnej o Puchar Starosty Ostródzkiego. Rywalizowało 5 drużyn, już znamy wyniki. Wygrała Ostróda Recykling, na drugim miejscu FC Mario, no i dalej następne drużyny. Najważniejsze, jak zawsze podczas takich wydarzeń, to dobrze się bawić i zająć czas swoim pociechom. Rodzinnie spędzona sobota to okazja do oderwania się od pracy samorządowca i możliwość sprawdzenia swojego talentu piłkarskiego w grupie kolegów po fachu.